Po wielu miesiącach oczekiwania PS4 Pro w końcu wylądowało na sklepowych półkach, a także i w naszej redakcji. Dlatego postanowiliśmy podzielić się z Wami naszą opinią na temat tego sprzętu. Jeśli więc chcecie dowiedzieć się, czy warto zainwestować w nową maszynę Japończyków, to zapraszamy do oglądania. Premiera nowej konsoli Sony to niezwykle istotne wydarzenie, które może drastycznie zmienić sytuację na rynku gier. Skąd ten pomysł? Od teraz możemy zapomnieć o jednej konsoli kupowanej raz na 5-7 lat, bo nowa praktyka ich producentów wymusza na nas dokonywanie wyboru pomiędzy standardowym modelem a wydajniejszą wersją premium. Trzeba bowiem pamiętać, że nie chodzi tylko o japońskiego giganta, ale i jego największego rywala, czyli Microsoft, który szykuje już usprawnionego Xboxa znanego jako Scorpio. Nie da się ukryć, że takie rozwiązanie jeszcze bardziej zbliża konsolę do PC-ów, ale czy jest w tym coś złego? Niekoniecznie, bo jak podkreśla Sony Pro, to wciąż ta sama generacja sprzętu i nie jest to następca modelu PS4, a jedynie jego dopełnienie, bo oba systemy otrzymywać będą te same gry i nie uświadczymy żadnych tytułów na wyłączność. Tym samym, jeśli producent dotrzyma obietnicy, to powinien zadowolić wszystkich, bo osoby przyzwyczajone do starego cyklu wydawniczego nie będą musiały zmieniać swoich przyzwyczajeń, a gracze narzekający na dużą przepaść pomiędzy konsolami i PC-tami pod koniec generacji dostaną szansę upgrade'u. Tak czy inaczej, głównym wabikiem mający przyciągnąć nas do wersji Pro jest oczywiście rozdzielczość 4K, ale warto pamiętać, że wsparcie dla standardu Ultra HD wiąże się także z obsługą HDR-u i szerokiej palety barw. Żeby było to możliwe, producent musiał usprawnić również specyfikację, która prezentuje się następująco. Jak widać, Sony sięgnęło po ten sam 8-rdzeniowy procesor i 8 GB pamięci RAM w szybkim standardzie GDDR5, ale w obu przypadkach podkręciło taktowanie. Warto jednak pamiętać, że konsola otrzymała dodatkowy gigabajt RAMu typu GDDR3, by usprawnić działanie systemu i aplikacji. Największą zmianą bez wątpienia jest nowy układ graficzny, który bazuje na architekturze Polaris i oferuje moc obliczeniową na poziomie 4,2 teraflopsa. A tak naprawdę konsola dostała 2 GPU, z których korzysta w zależności od potrzeb. Warto odnotować również obecność optycznego wyjścia audio, którego zabrakło w wersji Slim, 1 TB dysku twardego w standardzie oraz wsparciu dla SATA 3. Z testów wynika jednak, że przesiadka na szybszy dysk SSD wykorzystujący potencjał tego interfejsu daje znikome korzyści. Dla przykładu loadingi w Wiedźminie 3 skracają się zaledwie o 2 sekundy, ale może w przyszłości twórcy lepiej skorzystają z tej opcji. Sprzęt przychodzi do nas zapakowany w dość zgrabne kartonowe opakowanie, które kryje samą konsolę, jeden poprawiony kontroler DualShock 4, niezbędne okablowanie, czyli przewody zasilający i HDMI 2.0 oraz makulaturę, czytaj instrukcję. A, i byłbym zapomniał jeszcze o monoheadsetie, który zapewne rzadko będzie opuszczał szuflady. Jeśli zaś chodzi o design konsoli, to obyło się bez większej ekstrawagancji i Sony zdecydowało się połączyć tu swoje pomysły z dwóch poprzednich wersji. Dostaliśmy więc coś na wzór tradycyjnego PS4, ale z dodatkową warstwą dobroci. Nic więc dziwnego, że sprzęt szybko zyskał miano hamburgera. Japoński koncern zrezygnował też z błyszczącego plastiku i wybrał całkowicie matowe tworzywo, podobnie zresztą jak w wariancie Slim, dzięki czemu nasz sprzęt nie brudzi się i nie rysuje tak łatwo. Mówiąc krótko, jeśli do tej pory nie polubiliście wyglądu PS4, to raczej nic w tym zakresie się nie zmieni. Konsola zachowała 2 porty USB z przodu, ale miłym dodatkiem jest jeszcze jeden ukryty z tyłu konsoli, który przyda się do podłączenia PlayStation VR. Osobiście wolałbym jednak, żeby sprzęt z Pro w nazwie posiadał przystawkę wirtualnej rzeczywistości schowaną w środku i nie zmuszał nas do stawiania pod telewizorem kolejnego pudełka. Przed premierą PS4 Pro dużo mówiło się o jego rozmiarze, sugerując znaczny przyrost masy, ale w rzeczywistości konsola wcale nie jest takim koksem. W porównaniu ze standardowym modelem potrafi miło zaskoczyć, bo chociaż nowy wariant jest zauważalnie większy i cięższy, to jednak nie są to aż tak duże różnice. Jak widzicie, pierwszy model Xboxa One jest w tym aspekcie bezkonkurencyjny i zagrozić może mu jedynie wspomniane już Scorpio, ale trzymamy kciuki, żeby tak się nie stało. Zajrzyjmy jeszcze pod spód urządzenia, gdzie znajdziemy miły akcent w postaci gumowych nóżek w kształcie oznaczeń spada. A jeżeli już przy padzie jesteśmy, to muszę wspomnieć, że wraz z Pro dostajemy DualShocka 4 po drobnym liftingu, podobno nie tylko kosmetycznym, ale i materiałowym. Część elementów zmieniła kolor na szary, a grzybki, które do tej pory były największą zmorą graczy, bo zużywały się w ekspresowym tempie, wykonano z trwalszego tworzywa, ale na weryfikację tych zapewnień producenta poczekamy jeszcze jakiś czas. Mam też nadzieję, że Sony tym razem lepiej przykleiło firmowe nalepki i zadbało o spusty, które również dawały się we znaki i to z kilku różnych powodów. Na plus zaliczyć trzeba też poprzez zastąpienie dotykowych przycisków do włączania i wysuwania płyt fizycznymi, które na dodatek oddalone są od siebie, przez co łatwiej uniknąć przypadkowych wciśnięć. Te mogły być jednak trochę bardziej responsywne, bo czasem zdarza się nie reagować na nasz dotyk, szczególnie jeśli klikniemy je zbyt blisko krawędzi. Nie można również pominąć ulubionego chyba dodatku Sony, czyli legendarnego już światełka. Może i zniknęło ono z wierzchu konsoli, przenosząc się pod napęd, ale na padzie wciąż zajmuje zaszczytne miejsce, a za sprawą transparentnego paska zyskuje nawet nową moc. Konsola pracuje równie głośno lub, jak kto woli, cicho, jak zwykłe PS4, co oznacza, że w momencie rozpędzania napędu i bardziej intensywnej pracy jest wyraźnie słyszalna, ale nie jest to aż tak bardzo uciążliwe. Wbrew temu, co może sugerować specyfikacja, sprzęt przeważnie jest bardziej energooszczędny od pierwszego modelu i pobór energii sięga jego poziomu, czyli około 150 W, dopiero gdy gramy w 4K. Trzeba też wspomnieć, że Sony, tnąc koszty, nie umieściło w swoim produkcie odtwarzacza Ultra HD Blu-ray i musimy zadowolić się obsługiwanym streamingiem 4K, co jak dla mnie jako kolekcjonera jest sporym rozczarowaniem. Warto przypomnieć, że Xbox One S taki odtwarzacz posiada i zapewne będzie miał go też Scorpio. Konsola w pełni zachowała swój interfejs, a dzięki nowej opcji przenoszenia danych przesiadka ze starego modelu jest sprawna i bezproblemowa. Przyszła więc pora na najważniejszy test, czyli granie. Tu podzielę się z Wami moimi subiektywnymi odczuciami i już na wstępie muszę wspomnieć, że możliwości Pro przerosły moje oczekiwania, chociaż dużo zależy tu od posiadanego przez nas telewizora. Sony przygotowało na start konsoli około 30 tytułów, które za sprawą specjalnych patchy doczekały się wsparcia dla nowych funkcji. Nie można jednak zapomnieć, że każdy z twórców wykorzystuje potencjał Pro na swój sposób, co wprowadza sporo zamieszania. Część gier oferuje bowiem wyższą rozdzielczość, kolejne wsparcie dla HDR czy płynniejszą rozgrywkę, a jeszcze inne udostępniają nam opcje graficzne na miarę PC, więc przydałoby się to jakoś ustandaryzować. Jednym z pierwszych tytułów, jakie wzięliśmy na tapetę, jest Infamous First Light. W tym przypadku otrzymujemy rozdzielczość 4K skalowaną za pomocą techniki Checkboard Rendering oraz wsparcie dla HDR. Jest też opcja 60 klatek na sekundę, która powinna zadowolić przede wszystkim posiadaczy telewizorów Full HD. To wyjątkowo wdzięczna dla nowych funkcji gra, bo dzięki wypełnieniu jej kolorowymi neonami i światłami nocnego miejskiego życia stanowi wręcz pokaz możliwości HDR-u i szerokiego gamutu. Najciekawiej możliwości Pro wykorzystano chyba jednak w nowych przygodach Lary Croft, gdzie możemy wybierać pomiędzy trybami 4K i 30 klatek, Full HD i 60 klatek oraz Full HD z poprawioną grafiką i 30 klatkami na sekundę. Pomimo tego, że gra nie chodzi w natywnym 4K, bez problemu dostrzegamy podniesioną rozdzielczość, która jeszcze lepiej podkreśla walory głównej bohaterki. Ale ku mojemu zaskoczeniu nie znajdziemy tu wsparcia dla HDR. Jak widzicie, upgrade'u doczekały się również Call of Duty Infinite Warfare oraz Titanfall 2, ale mówimy tu jedynie o trochę podbitej rozdzielczości i stabilniejszej płynności. Wbrew obiegowej opinii, PS4 Pro jest w stanie wyświetlać natywne 4K, czego dowodem jest choćby odświeżony Skyrim czy The Last of Us. A tyczy się to również nowych gier, jak na przykład NBA 2K17, które działa w 4K i 60 klatkach na sekundę. Co prawda, na starcie pojawiły się pewne problemy i niektóre gry w 4K chodzą mniej płynnie niż ich wersje Full HD, ale najprawdopodobniej są to tylko problemy wieku dziecięcego. Wydaje się jednak, że deweloperzy dopiero się rozkręcają i poznają nową technologię, więc najlepsze zapewne jeszcze przed nami, a przynajmniej na to wskazują opublikowane już materiały z Horizon Zero Dawn. Na koniec dodam tylko, że nowa konsola pozwala łapać screeny w 4K i nagrywać wideo Full HD, natomiast wcześniej było to odpowiednio Full HD i 720p. No dobra. To warto inwestować w to całe Pro, czy też nie? Odpowiedź nie jest prosta i zależy w dużej mierze od Waszych preferencji i posiadanego telewizora. Jeśli w Waszym salonie znajduje się wysokiej klasy sprzęt 4K z dobrym HDR-em, to nie powinniście się nawet zastanawiać, tylko już biec do sklepu, bo różnica jest naprawdę wyraźna i zauważalna nawet dla laika. Niestety, w przypadku tańszych telewizorów 4K nie jest już tak słodko, bo chociaż mogą posiadać HDR, to jest on wyraźnie słabszy, a co za tym idzie, daje gorszy efekt. Ale w grach i tak jest to widoczne, więc wciąż warto postawić na nową odsłonę PS4. I powiem Wam więcej, nawet przy telewizorze Full HD jest to godne rozważenia, ale pod warunkiem, że nie macie już poprzedniej wersji. Po pierwsze, to bardziej przyszłościowy zakup, a po drugie, możemy cieszyć się nieco poprawioną grafiką, choćby poprzez lepsze wygładzanie krawędzi czy płynniejszą rozgrywkę. W przeciwnym wypadku możecie być z zakupów średnio zadowoleni, bo to wciąż to samo PS4, które już posiadacie i z tymi samymi grami, a nie wszystkich przekona do siebie magiczne 60 klatek na sekundę. To oczywiście tylko pierwsze wrażenia i na ostateczny werdykt musimy poczekać przynajmniej do przyszłego roku, kiedy to na rynku pojawi się więcej gier obsługujących PlayStation Pro. Tymczasem do usłyszenia i do przeczytania na frazpc.pl.